Już niebawem ukończony zostanie nowy budynek dworca kolejowego we Włocławku. Wczoraj przebywał tam szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk. Program inwestycji dworcowych to program, który realizuje PKP PLK. To program, który daje szansę małym miejscowościom na dostęp do kolei. To program, dzięki któremu podróż pociągiem jest coraz bezpieczniejsza, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To prawie 200 dworców kolejowych, tych modernizowanych, remontowanych, ale także budowanych od podstaw, jak tutaj we Włocławku. A w samym województwie kujawsko-pomorskim 9 dworców. 6 w trakcie realizacji, 1 oddany już do użytku, 1 w przetargu i 1 ten we Włocławku na ukończeniu. Nowy budynek już teraz ma pozwolenie na użytkowanie. Polscy inżynierowie dają dowód na to, że są w stanie realizować trudne inwestycje, trudne obiekty. Ten obiekt wcale łatwy w realizacji nie był i nie jest. I to szczególnie doceniamy. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę Rady Ministrów, dzięki której w Polsce powstanie kolejnych 37 przystanków kolejowych. Na program inwestycji dworcowych rząd do końca roku przeznaczy blisko 3 miliardy.